Sponsorem programu jest dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Na początek informacja o tym, że pojawiają się takie doniesienia o szybkich testach na koronawirusa, które działają przez wykrywanie przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi. Można je sobie kupić i wykonać nawet w domu. Czy warto je robić? Czy nie pozwoliłoby to na lepszą walkę z wirusem? Takie pytanie się pojawia. Od razu mówię, takie testy są absolutnie niezalecane przez Światową Organizację Zdrowia w diagnostyce koronawirusa. Jedyne zalecane testy to są testy biologii molekularnej, które wykonywane są w certyfikowanych laboratoriach na terenie całego kraju. Zresztą wykrywanie przeciwciał w krwi z palca jest wątpliwe diagnostycznie i tak naprawdę nie powinno być stosowane. Nie polecam tego typu testów, zresztą nie są one rekomendowane przez krajowych konsultantów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii lekarskiej. Kolejne pytanie od widzów Onet Rano. Czy istnieje ryzyko zakażenia w windzie, jeśli jadę sama? Czy jeśli windą jechała chora osoba? Czy wirus utrzymuje się w tym pomieszczeniu? Nie chodzi o przyciski i poręcze. Nie dotykam. Czy wirus może być w powietrzu? Mieszkam na 8 piętrze i codziennie 3 razy schodzę i wchodzę z psem. Nie, nie sądzę, żeby akurat była to możliwość zakażenia drogą aerogenną w ten sposób. Wirus utrzymuje się w powietrzu przede wszystkim w kropelkach śliny. Kropelki śliny są stosunkowo ciężkie, w związku z tym szybko opadają na powierzchnię. To powierzchnie są największym źródłem zagrożenia w takim przypadku. A propos powietrza, czy koronawirus może być groźniejszy dla tych, którzy oddychają zanieczyszczonym powietrzem? My codziennie robimy raport smogowy. Dzisiaj akurat w Rzeszowie bardzo zła jakość powietrza. Stąd pewnie to pytanie. Przykro mi, nie jestem w stanie kompetentnie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo nie było takich badań. Aczkolwiek sądzę, że zanieczyszczone powietrze ułatwia ryzyko astmy, a z kolei osoby z przewlekłymi chorobami płuc są bardziej narażone na ciężkie postacie zakażeń koronawirusem. Mam 35 lat i od kilku lat jestem nosicielem WZW-B. Czy po zarażeniu się wirusem mam szansę na przeżycie? Pyta nasz widz. Tego typu badań również nie prowadzono, aczkolwiek nie sądzę, żeby przewlekłe nosicielstwo HBV wpływało w jakikolwiek sposób na ciężkość zakażeń koronawirusem COVID-19. Panie doktorze, czy dieta pudełkowa, czy taki catering, który jest dowożony do domów, jest obecnie bezpieczna? Wydaje mi się, że jeżeli przy produkcji takiej diety pudełkowej zachowane są wszystkie standardy higieny, a tak powinno być, plus do tego będziemy odkażali te pudełka i zachowywali właściwą higienę rąk, ryzyko zakażenia w ten sposób jest graniczące z niemożliwością. W jaki sposób klienci powinni po zakupie dezynfekować pieczywo? Czy można do tego wykorzystać mikrofalówkę? Jeśli tak, w jakich warunkach? Nie bardzo widzę sensu dezynfekcji pieczywa, dlatego że w większości supermarketów zalecane jest, żeby pieczywo brać w rękawiczkach jednorazowych i takie rękawiczki są wykładane. Także nie ma za bardzo sensu dezynfekcji pieczywa. Dlaczego nie można pozyskać osocza krwi od osób, które wyzdrowiały? Czy takie osocze zawiera przeciwciała na koronawirusa? Tak, takie osocze będzie zawierało przeciwciała, natomiast według obecnych wskazań nie ma możliwości, żeby pobierać krew i produkty krwiopochodne od osób, które były zakażone koronawirusem. Jest to swoiste dmuchanie na zimne, ponieważ do końca nie znamy biologii tego wirusa i
służba krwi chce się zapobiec możliwości przeniesienia tego wirusa na biorców krwi w ten sposób. Bardzo dziękuję, dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Sponsorem programu był dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live.